Wir wollen einen Abschnitt lesen aus Markus 14. Przeczytamy Słowo Boże z Ewangelii Marka 14. Von Vers 12 bis 16. Marek 14 od wiersza 12 do 16. A w pierwszy dzień przaśników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego: gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im: idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Za nim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi? A on pokaże wam przestronną jadalnię przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział. I przygotowali wieczerzę paschalną. Wir haben gesungen, dass wir am schönsten Tag hier nieden, das ist der erste Tag der Woche. Śpiewaliśmy o tym, że jesteśmy zebrani tutaj w tym przepięknym dniu, to jest pierwszy dzień tygodnia. Zu dem Namen des Herrn hin versammelt sind. Że jesteśmy zgromadzeni tutaj do imienia Pana Jezusa. Wir haben dann auch noch eine Strophe gesungen, die den Wert des Wortes Gottes beinhaltet. A następnie śpiewaliśmy jedną zwrotkę, która podkreśla wartość Słowa Bożego. Wir haben jetzt eine Stelle gelesen, wo das Wort Gottes uns etwas sagt über dieses Zusammenkommen zum Namen des Herrn. I teraz przeczytaliśmy miejsce, które nam mówi coś na temat tego zgromadzenia do imienia Pana Jezusa. Und wir können diesen Abschnitt nur deshalb so verstehen, weil uns der Heilige Geist Licht gibt über die Worte, die der Jesus gesprochen hat. I tylko dlatego możemy ten fragment Słowa Bożego w taki sposób rozumieć, ponieważ Duch Święty daje nam światło na słowa Pana Jezusa, które On kieruje tutaj. Das hat der Jesus selbst im Johannesevangelium gesagt. Pan Jezus sam to powiedział w Ewangelii Jana, dass wenn der Heilige Geist gekommen sein würde, że gdy Duch Święty przyjdzie, er uns alles lehrt, was der Jesus den Jüngern gesagt hat. To on wszystkiego będzie uczył tego, co Pan Jezus wcześniej mówił uczniom swoim. Und in diesem Licht wollen wir jetzt diesen Abschnitt betrachten. I teraz w tym świetle tego Ducha chcemy rozważyć ten fragment słowa. In Lukas 12 haben wir dieselbe Begebenheit. W Ewangelii Jana, przepraszam, w Ewangelii Łukasza 12 mamy opisaną tę samą okoliczność. Przepraszam, 22. Łukasz 22. Und da lernen wir noch etwas hinzu. Tutaj mamy coś jeszcze więcej napisane. Was in Markus 14 nicht steht. Coś, czego nie ma w Ewangelii Marka 14 rozdziale. In Lukas 22 steht noch vorher in Vers 8. Mianowicie w Łukasza 22 jeszcze w 8 wierszu jest napisane przedtem, dass der Herr Jesus Petrus und Johannes beauftragt hatte, że Pan Jezus zlecił Piotrowi i Janowi, das Passa zu bereiten, aby przygotować wieczerzę paschalną. Und daraufhin fragen diese beiden Jünger jetzt den Herrn: wo willst du, dass wir das tun? I dopiero jak otrzymają, mówią to zlecenie od Pana, to ci dwaj uczniowie zwracają się z pytaniem do Pana Jezusa: gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali? Also noch einmal, sie hatten den Auftrag, es zu bereiten. A więc jeszcze raz, oni posiadali zlecenie od Pana, aby to przygotować, wussten aber nicht wo. Ale nie wiedzieli gdzie. Das übertrage ich jetzt auf uns. I to właśnie, tę myśl chciałbym teraz przenieść na nas. Wir haben auch
den Auftrag zusammenzukommen als Versammlung. My również od Pana posiadamy to polecenie, by zgromadzać się jako zgromadzenie. Und es entsteht heute die Frage, wo kommen wir zusammen? I dzisiaj jest bardzo powszechne pytanie, gdzie? Gdzie mamy się zgromadzać? In einer großen deutschen Stadt. W wielkim niemieckim mieście gibt es ca. 150 christliche Zusammenkünfte. Jest około 150 różnych chrześcijańskich zgromadzeń. Das ist zum Weinen. Można nad tym zapłakać jedynie. Im Anfang der Geschichte der Kirche. Na początku historii chrześcijaństwa. Kamen die Gläubigen alle an einem Ort beisammen. Wszyscy wierzący zgromadzali się na jednym miejscu. So sollte es auch bleiben. Tak też miało pozostać. Aber es ist nicht so geblieben. Ale niestety nie pozostało tak. Jetzt entsteht vor allem die Frage für Leute, die sich bekehren. I dlatego takie pytanie, ono szczególną wagę ma dla tych ludzi, którzy się dopiero co nawrócili. Wo sollen wir hingehen? Dokąd? Dokąd mamy iść? Das ist eine Frage, die in den letzten Jahren auch in unserer Mitte sehr aktuell geworden ist. To jest pytanie, które w ostatnich latach również pośród naszych szeregów stało się bardzo aktualne. Darf ich einmal fragen? Czy mogę zapytać? Warum kommst du hier in diesem Saal zusammen mit den Geschwistern? Dlaczego tu się zgromadzasz akurat z pozostałymi wierzącymi w tej sali? Ich könnte mir denken, dass es hier in Orzeszu oder Umgebung. Mógłbym sobie wyobrazić, że tutaj w Orzeszu albo w okolicy. Auch noch andere Orte gibt, wo Gläubige zusammenkommen. Są też inne miejsca, w których zgromadzają się wierzący. Stimmt das? Czy zgadza się? Oczywiście. Warum geht man nicht dorthin? Dlaczego nie idziemy tam? Was würdest du antworten? Co byś odpowiedział? Wenn jemand dich fragt, ein Nachbar oder ein Arbeitskollege, gdyby ktoś ci zadał takie pytanie, może sąsiad, może kolega w pracy, oder ein Schulfreund, albo kolega z ławki szkolnej, warum gehst du in diesen Saal hier? Dlaczego idziesz tu, do tej sali? Was würdest du ihm antworten? Co byś mu odpowiedział? Was hättest du gesagt? Co byś powiedział? Weil hier ein Bruder auch hingeht? Dlatego, że tu idzie też jeden brat, którego dobrze znam? Oder dein Vater? Albo może twój ojciec? Was kannst du noch sagen? Ty tutaj możesz jeszcze to powiedzieć. Aber du nicht mehr. Ale ty tam nie. Ein 18-19-jähriger sagt, mein Papa geht dahin, da gehe ich auch hin. 18-19-letni chłopak może powiedzieć, mój ojciec tam idzie, tato, i dlatego ja też idę z nim. Das ist zu wenig. Ale to jest za mało. Und deshalb müssen wir auch heute fragen. I dlatego musimy również i dzisiaj zapytać. Wen fragen? Kogo? Den Herrn fragen. Pana. Wo willst du, dass wir hingehen? Dokąd ty chcesz, abyśmy poszli? In Johannes 4. Jana 4. Kennt das ihr alle? Da gab es eine Frau und den Herrn Jesus, die da zusammen waren. Znacie to wszyscy. Tam była pewna niewiasta i Pan Jezus, którzy naraz zeszli się, spotkali się razem. Und dann fängt die Frau eine Diskussion an über den Platz der Anbetung. I tam ta kobieta rozpoczyna dyskusję na temat miejsca uwielbiania Boga. Und sie sagt, unsere Väter sagen, Gerizim ist der Ort. I powiada tak, nasi ojcowie mówią, że ta góra Gerizim, ona jest tym miejscem właściwym. A wy, Żydzi, mówicie, Jerozolima jest tym miejscem. Ta sama mowa, ona również i dzisiaj jeszcze. Wy mówicie, my mówimy. Pan Jezus musi powiedzieć, wy niestety nie macie racji. Ihr betet an und wisst nicht was. Bo wy czcicie to, czego nie znacie. Wir beten an und wissen was. My czcimy to, co znamy, wiemy, damals co czcimy. War Jerusalem der von Gott erwählte Ort. W tamtym czasie Jeruzalem było tym od Boga wybranym miejscem. Und es gab keinen zweiten Ort. Nie było drugiego miejsca. Aber dann spricht er von einer Zeit.
Ale mówi Pan Jezus natychmiast zna to o pewnym czasie, die kommen würde, które przyjdzie, wo man nicht mehr in Jerusalem und überhaupt nicht in Gerizim anbeten würde. Gdzie będzie się uwielbiać Boga nie na górze Gerazim w ogóle, ani też w Jerozolimie, gdzie do tej pory to czyniono. Und dann gibt der Herr eine Antwort. Pan Jezus daje odpowiedź. Ten Satz habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen. To zdanie ja sobie podkreśliłem w mojej Biblii. Da sagt er, Frau, glaube mir. Pan Jezus powiedział, niewiasto, wierz mi. Und ihn müssen wir fragen. Dlatego Jego musimy zapytać o to. Und dann kommt auch die richtige Antwort. I wtedy uzyskamy od Niego właściwą odpowiedź. Die Jünger hätten doch ganz anders überlegen können. Uczniowie mogli rozważyć sobie ten temat po swojemu, zupełnie inaczej. Sie hätten doch sagen können. Oni mogliby powiedzieć. Wir überlegen mal. Pomyślimy nad tym. Wir sind doch mit dem Herrn schon da gewesen und da gewesen, vielleicht im Haus der Martha und Maria. Das wäre doch gut. Byliśmy w różnych miejscach z Panem, to tu, to tam, może w domu Marii i Marty. To wydaje nam się, że byłoby właściwym miejscem. Da hat es dem Herrn doch bestimmt gut gefallen. Tam na pewno Panu Jezusowi się dosyć podobało. Da machen wir das. Tam to zrobimy. Nein, haben sie nicht gesagt. Ale tak nie powiedzieli. Es gibt auch heute viele Überlegungen. Jeszcze i dziś jest wiele, wiele rozmyślań nad tym tematem. Die einen sagen, da ist ein schöner Raum. Jedni mówią, o tu jest piękne miejsce, piękne pomieszczenie. Ich freue mich über einen schönen Raum. Ja mam radość, gdy widzę wasze piękne pomieszczenie. Ich kenne das ja noch von früher. Znamy to, jak to wyglądało wcześniej. Oder die anderen sagen, da wird so schön gesungen. Albo inni mówią, o tam to się pięknie śpiewa. Oder das sind so viele. Albo inni mówią, a tam to jest wielu, rzeczywiście. Woanders sind nur drei oder vier. A gdzie indziej tylko tych trzech albo czterech. Und da sind die Geschwister so lieb, und da sind sie gar nicht so lieb. A tam są bracia i siostry tacy mili, a w innym miejscu nie za bardzo nam się to podoba, nie są tacy mili. Und deshalb gehe ich dahin oder dorthin. I z tego powodu wybieram to miejsce, idę tam lub tam. Das ist nicht das Kriterium. Ale to nie są kryteria. Nein, wo willst du, dass wir bereit? Nie, pytanie, jakim się zwracamy do Pana, gdzie Ty chcesz, abyśmy to przygotowali? Jest diese Frage, was willst du oder wo willst du, immer richtig. Poza tym, na marginesie można powiedzieć, to pytanie, czego Ty chcesz, Panie? Gdzie Ty chcesz, ono zawsze jest właściwe. Ich nenne mal zwei Stellen aus dem Kopf. Chciałbym wymienić dwa miejsca z głowy. In Hohelied 1. W Pieśni nad Pieśniami 1 da fragt die Braut, wo weidest du? Tam pyta oblubienica, gdzie pasiesz? Wo lässest du Lager na Mittag? Gdzie ty spoczywasz tym obozem w południe? Dann bekommt sie auch eine wunderbare Antwort. Ona otrzymuje wspaniałą odpowiedź. Und sagt der Bräutigam zu ihr, tam oblubieniec mówi do niej, wenn du es nicht weißt, du schönste unter den Frauen, jeżeli tego nie wiesz, ty najpiękniejsza wśród kobiet, dann geh hinaus, wyjdź den Spuren der Herde nach, i idź po śladach trzody. Und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Herde. I twoje koźlęta paś tam, gdzie mieszkają pasterze. Unsere Kinder sollen auch den Platz kennen. Nasze dzieci też mają poznać to miejsce. Hineinwachsen. Mają wrosnąć w nie. Eine persönliche Überzeugung gewinnen. I ostatecznie pozyskać osobiste przekonanie co do miejsca. Und in Johannes 1, Jana 1, 38, 38 wiersz. Da fragen die zwei Jünger des Johannes, tam dwóch uczniów Jana Chrzciciela zadaje pytanie. Wo hältst du dich auf? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Und sagt der Jesus, kommt und seht. A Pan Jezus do nich mówi, chodźcie, zobaczycie. Und dann sind sie gekommen. Wtedy przyszli. Was haben sie gemacht? I co uczynili? Die blieben bei ihm. Pozostali przy nim. Das ist das. To jest miejsce. Vielleicht denkst du, może ty myślisz, ich muss nicht mehr fragen. Ja już nie muszę pytać. Ich weiß, wo der Platz ist. Ja wiem, gdzie to miejsce jest. Das ist schön, ich freue mich. Cieszę się, jeżeli wiesz.
A jednak musimy wciąż na nowo zadawać sobie to pytanie. Także jeżeli myślimy, że znamy to miejsce, dlaczego? Dlaczego idę na to miejsce? I jeszcze raz. Każdy z nas potrzebuje posiadać osobiste przekonanie co do drogi, jaką idzie. Jeżeli nie mamy tego przekonania, to istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że pójdziemy w któregoś dnia za kimś, po kim się orientowaliśmy do tej pory. A jeżeli teraz chodzi o dzieci, które stały się dorosłe, to muszę powiedzieć, że twój ojciec nie jest żadną gwarancją poprawności drogi. Wy potrzebujecie swoje własne przekonanie. Teraz chciałbym powiedzieć coś do ojców. My, ojcowie, potrzebujemy również osobiste przekonanie posiadać na ten temat. Abyśmy czasami nie poszli za swoimi dziećmi fałszywą drogą. A my, mężowie, my też potrzebujemy posiadać przekonanie. Dlaczego? Abyśmy czasami nie poszli za naszymi żonami, gdy one pójdą fałszywą drogą. Lata, które minęły, aż nadto dobrze tego dowiodły, że wszystkie te wymienione przeze mnie przypadki praktycznie miały miejsce. Pan Jezus daje odpowiedź. Ale zanim jeszcze dokładniej przyjrzymy się tej odpowiedzi, to chciałbym pewną uwagę do pytania uczniów powiedzieć. Długo przeoczałem to słowo, ale oni mówią, damit du das Passa essen kannst. Abyś ty mógł spożyć Paschę. Sie sagen nicht, damit wir es essen können. Oni nie mówią o sobie, abyśmy my mogli spożyć Paschę. Daraus lernen wir. Z tego uczymy się czegoś. Es geht gar nicht zuerst um uns. Nie chodzi wcale w pierwszej kolejności o nas. Es geht um ihn. Chodzi o Niego. Der Jesus will mit uns das Passa essen. Pan Jezus jest tym, który chce z nami spożyć Paschę. Albo inaczej byśmy to powiedzieli. On chce z nami się zgromadzić. Zawsze i zawsze chodzi po pierwsze o Niego. Jeżeli to dobrze pojęliśmy, to nie pytamy w pierwszej kolejności o to, czy otrzymaliśmy błogosławieństwo. Tylko pytamy, czy Jego prawa, Jego oczekiwania zostały zaspokojone. Wiecie, błogosławieństwo można w różnych miejscach, wszędzie otrzymać. Die Tatsache, dass wir gesegnet werden, ist kein Beweis für die Richtigkeit des Platzes, den wir einnehmen. Fakt, że otrzymujemy błogosławieństwo, jeszcze nie jest żadnym dowodem co do poprawności miejsca, na którym się znajdujemy. Wir können Gott nicht vorschreiben, wo und wann er segnen soll. My nie możemy Bogu dyktować, gdzie i jak on ma błogosławić. Er kann Segen geben, wo er will und wann er will. On może dać błogosławieństwo, gdzie chce i jak chce. I kiedy chce, przepraszam. A wir fragen, ob der Herr, ale my zadajemy sobie inne pytanie, czy prawa Pana Jezusa zostały spełnione. Und dann gibt er die Antwort. Pan Jezus daje odpowiedź. Und diese Antwort gibt er heute immer noch. Er gibt keine andere, immer dieselbe. Pan Jezus daje zawsze tę samą odpowiedź, również i dziś. Geht in die Stadt. Idźcie do miasta. Und da wird euch ein Mensch begegnen. Tam spotkacie człowieka, der einen Krug Wasser trägt.
który niesie dzban wody, und diesem Volk. Za nim idźcie. Der Mensch, der hier erwähnt wird, ist ein Bild von dem Heiligen Geist. Ten człowiek, który tutaj jest wymieniony, jest obrazowym przedstawieniem Ducha Świętego. Und der Krug Wasser, den trägt, ist ein Bild von dem Wort Gottes. A ten dzban wody, który on niesie, jest obrazowym przedstawieniem Słowa Bożego. Und jetzt haben wir drei göttliche Wegweiser. A więc mamy trzech Bożych przewodników na tej drodze. Den Jesus selbst, Pana Jezusa samego, den Geist Gottes, Ducha Świętego und das Wort Gottes. I Słowo Boże. Und diese drei i tych trzech leiden uns übereinstimmend an den richtigen Ort. Tych trzech działających w absolutnej jedności prowadzi nas na to poprawne miejsce. Und diese drei sind nie im Widerspruch zueinander. Tych trzech nigdy nie stoi wobec siebie nawzajem w sprzeczności. Ich kann niemals sagen, ja nigdy nie mogę powiedzieć, der Heilige Geist hat mich geleitet, Duch Święty mnie prowadził, wenn ich etwas tue, das gegen die Bibel ist. Jeżeli cokolwiek czynię, co jest przeciwko Biblii. Das gibt es nicht. Nie ma czegoś takiego. Beispiel? Przykład? Liebe junge Bruder, mili młodzi bracia, du kannst nie sagen, nigdy nie możesz powiedzieć, der Heilige Geist hat mir dieses ungläubige Mädchen gezeigt, Duch, das soll meine Frau werden. Duch Święty wskazał mi tą niewierzącą dziewczynę, że ona ma być moją żoną. Warum macht der Heilige Geist das nicht? Dlaczego Duch Święty czegoś takiego nigdy nie das uczyni? Gegen eine Bibelstelle ist. Bo to zwraca się przeciwko klarownemu miejscu w Słowie Bożym. 2 Korinther 6. 2 Koryntów 6. Welche Gemeinschaft hat Licht mit Finsternis? Jaka społeczność jest między światłem i ciemnością? Jaki dział ma wierzący z niewierzącym? A więc odpowiedź jest jedna. Nie ma działu. To był jeden z przykładów. I teraz przychodzi nam, dochodzimy do pewnej cudownej myśli. Wir möchten doch gern im Blick auf unser Zusammenkommen in Übereinstimmung sein mit der Wahrheit. Jeżeli chodzi o nasze zgromadzanie się, chcemy przecież być zgodni z prawdą, o której śpiewaliśmy. Nie chcemy przecież zasadniczo czynić tego, co sprzeciwia się prawdzie słowa. A więc dochodzimy do pewnej zgodności. Denn der Herr Jesus, ich habe von drei Hilfsmitteln gesprochen. Ja mówiłem o trzech tych czynnikach pomocniczych. Der Jesus ist die Wahrheit. Pan Jezus jest prawdą. Johannes 14, ich bin die Wahrheit. Jan 14 mówi, ja jestem prawda. Der Heilige Geist ist die Wahrheit. Erster Johannesbrief, der Geist ist die Wahrheit. Pierwszy list Jana mówi nam, Duch jest prawdą. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Johannes 17. I Słowo Boże jest prawdą, Jana 17 rozdział. I tych trzech przewodników w drodze działa w całkowitej jednomyślności. I w tą drogą możemy iść. Wtedy dojdziemy na pewno na właściwe miejsce. Nie da się w ogóle inaczej. Jeżeli idziemy za nimi, to tam dojdziemy. Dann heißt es, und wo irgend er hineingeht, wer? Der Mann mit dem Wasserkrug. A więc Pan mówi, gdziekolwiek on wejdzie, kto? Ten mąż z tym dzbanem wody. Und wo geht er hinein? A gdzie on wchodzi? Was meint ihr? Jak myślicie? Er geht nur da hinein. On tylko tam wejdzie, wo man ihm, dem Heiligen Geist, alle Möglichkeiten gibt, zu wirken. Gdzie jemu, Duchowi Świętemu, da się wszelkie możliwości, aby w swobodzie działał. A tam, gdzie mu się tej swobody nie da, on tam nie wejdzie. Ja byłem już wielokrotnie u was w Orzeszu. Nigdy w waszym tam przedpokoju, jak to się wcześniej zgromadzaliście, nie widziałem takiej tablicy.
wo drauf steht, am nächsten Sonntag spricht Bruder X, am anderen Sonntag Bruder Müller, am dritten Sonntag Bruder Friedrich. Gdzie byłoby gdzie byłoby napisane, że w tą niedzielę mówi ten brat, w drugą następny, w trzecią następny, a obok miejsca ze Słowa Bożego, na których, które będą tematem przewodnim tych wystąpień. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Bracia, ale nawet tego od was nie oczekiwałem. Haben wir mal überlegt, wie wertvoll das ist, dass wir einfach zusammenkommen? Czy kiedyś rozważaliśmy to, jak wartościową rzeczą jest, że tak się zgromadzamy? Ohne Reglementierung. Bez takich ustaleń. Keiner weiß, wie die Stunde beginnt. Nikt nie wie dokładnie, jak rozpoczyna się godzina. Und es funktioniert. I to działa. Warum? Dlaczego? Weil der Heilige Geist wirken kann, wie er will. Dlatego, że Duch Święty może działać tak, jak chce. Danken wir mal für diese Wahrheit. Czy dziękujemy za tę prawdę? Das gibt es fast nicht mehr im christlichen Lager. Jeżeli chodzi o chrześcijański obóz w ogólności, patrzywszy na tę ziemię, prawie tego już nie ma. Alles ist organisiert? Wszystko jest zorganizowane przez wer człowieka. Ist erste Lied vorschlägt, wer betet? Kto będzie się modlił, kto poda pierwszą pieśń? Wer sprechen darf? Kto może mówić und worüber? I na jaki temat. Und dann wird der Vortrag ausgearbeitet. Opracowuje się całe wystąpienie. Man hat ja paar Wochen Zeit, man weiß ja schon, wenn man drankommt. Wiadomo, kto w kolejności teraz będzie daną niedzielę i trzy tygodnie ma się czasu na to, żeby opracować. Wtedy pojawia się karteczka w Biblii. Alles schön ausgearbeitet, Einleitung. Wszystko pięknie opracowane, ładnie, z ładnym wprowadzeniem. Mittelteil. Z treścią tego wystąpienia, to ein znaczy rozwinięciem. Ein schöner Schlussakkord. I piękny akord na zakończenie. Alles klatscht, wunderbar. I wszyscy klaczą, klaszczą i mówią bardzo pięknie. Wollen wir das? Chcemy tego? Nein. Nie. Wir kommen einfach zusammen. My chcemy tak zgromadzać się w prostocie i czekać na to, jak Duch Święty to pokieruje. Możesz myśleć w tym momencie. Dzisiaj było to całkiem jasne. Że było dla ciebie jasne, że to ty masz wskazać. Deshalb bist du auch noch mitgekommen, um mich zu übersetzen. Dlatego przyjechał Jan też ze mną, bo miał tłumaczyć. Wiadomo było, ja będę mówił. War doch klar, oder? Było jasne, czy nie? Es war nicht klar. Nie, nie do końca. War keine Pause? Nie było przerwy? Hätte nicht ein anderer auch aufstehen können? Czy nie czekaliśmy, że może ktoś inny oder? Ma słowo? Doch. Czekaliśmy. Und dann wären wir auch dankbar gewesen. I bylibyśmy też wdzięczni Panu, gdyby tak było. Der Heilige Geist benutzt, wen er will. Duch Święty używa tego, kogo chce. Und deshalb warten wir auch aufeinander. Dlatego właśnie czekamy jeden na drugiego. Und lassen ihm die Möglichkeit zu wirken. Aby dać jemu tą możliwość, by działał. Deshalb beten wir auch vorher, wenn wir zusammen sind. Z tego powodu wcześniej też modlimy się o to, jak jesteśmy razem. Ich meine nicht nur den Bruder, der laut betet. Ja nie myślę tylko wcale, nie mam na myśli tego brata, który wstaje i głośno się modli. Ich meine uns alle. Ja myślę o modlitwie w naszych sercach, wszystkich. Hast du vorhin gebetet, als du auf deinem Stuhl saßt, als wir hier saßen? Hast du gebetet? Czy modliłeś się, gdy siedzieliśmy tutaj cicho na krzesłach? Herr, mach das geschieht, was du willst. Czy modliłeś się, Panie, daruj, aby to się działo, co jest wolą Twoją? Und für dieses Gebet geben wir auch Zeit und eben warten. I właśnie czas dajemy na tę modlitwę cichą. Czekamy. Und wenn der Heilige Geist da hineingegangen ist, i gdy Duch Święty wkroczy, dann kann man ihm dankbar folgen. Można wtedy w tym miejscu z wdzięcznością podążać za nim. Denn er geht an keinen falschen Platz. Bo on nigdy nie idzie na żadne fałszywe miejsce. Ich sage nicht, dass er woanders nicht wirkt. Ja nie mówię, że on nie działa na innym Versteht miejscu. Mich bitte nicht falsch. Nie zrozumcie mnie błędnie. Er kann wirken, wo er will. On może działać, gdzie chce. Aber die Frage ist, geht er hinein, wenn ihm nicht eingeräumt wird, zu benutzen, wen er will. Ale pytanie jest, czy on wejdzie tam,
gdzie nie daje mu się miejsca do tego, by on użył tego, kogo chce. Ich nenne mal ein Beispiel, um das deutlich zu machen. Wymienię pewien przykład, aby to troszeczkę uzmysłowić nam lepiej. Wenn eine ungläubige Pastorin das Wort Gottes irgendwo predigt. Gdzie jakaś niewierząca pastorka głosi Słowo Boże. Das ist falsch. Jest to absolutnie fałszywa sprawa. Erstens ist sie nicht bekehrt, wenn sie nicht bekehrt ist. Po pierwsze, jeżeli się nie nawróciła, to jest cały czas nienawrócona. Zweitens darf eine Frau nicht in der Öffentlichkeit predigen. Po drugie, według słowa niewiasta nie może otwarcie publicznie głosić Słowa. Und trotzdem kann sich jemand bekehren, wenn er das Wort hört von ihr. A mimo tego ktoś może nawrócić się, słysząc to słowo z ust tej niewierzącej kobiety. A więc mimo to może zaistnieć błogosławieństwo dla kogoś. Ale to wcale nie czyni tej sprawy poprawną. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Person. In dem Haus, wo der Heilige Geist hineingegangen ist. Teraz przejdziemy do innej osoby. W tym domu, do którego wkroczył ten Duch Święty, da gibt es einen Hausherrn. Tam jest pewien gospodarz. Wer ist das? Kto to jest? Wer ist der Hausherr in der Versammlung? Kto jest gospodarzem w zgromadzeniu? Du sagst vielleicht jetzt der Herr Jesus. Może byś powiedział od razu Pan Jezus. Aber hier ist es nicht der Herr Jesus. Ale tutaj to nie jest Pan Jezus. Der Jesus war ja gar nicht mitgegangen, der war noch geblieben, wo er war. Pan Jezus w ogóle nie poszedł z nimi. Pan Jezus został na tym miejscu, gdzie był. Aber in dem Haus, wo jetzt der Heilige Geist hineinging, der Mensch mit dem Wasserkrug, da gab es noch einen Hausherrn. Ale tam, gdzie miał wejść ten człowiek ze zbanem wody, miał być gospodarz. Der Hausherr ist ein Bild von dem verantwortlichen Element in der Versammlung. Ten gospodarz jest obrazowym przedstawieniem tego odpowiedzialnego elementu za to miejsce w tym domu. Es gibt in jeder örtlichen Versammlung w każdym miejscowym zgromadzeniu Geschwister, die die Verantwortung übernommen haben und tragen vor dem Herrn. Są osoby, które przejęły od Pana odpowiedzialność i ponoszą nią za to miejsce. In allen sieben Sendschreiben, we wszystkich siedmiu listach do zborów, Offenbarung 2 und 3, w Objawieniu 2 i 3, schreibt Johannes an den Engel der Versammlung in Ephesus und so weiter. Jan pisze słowa aniołowi zgromadzenia w Efezie, aniołowi zgromadzenia tam i tam, i tam i tam, co, za każdym razem. Wer ist denn der Engel der Versammlung hier in Orzeszu? Kto jest tym aniołem zgromadzenia tu w Orzeszu? Kennst du den? Ich kenne den nicht. Nie znam, ja nie znam. Ty znasz? Nie wiem dokładnie, kto to jest. Das ist doch nicht eine Person. To nie jest jedna osoba. Das ist die personifizierte Verantwortung. To jest uosobione w ten sposób, uosobiona odpowiedzialność, ten element odpowiedzialny za to miejsce. Und es ist gut, wenn es viele sind, die sich da angesprochen fühlen. I dobrze jest, jeżeli wielu jest na tym miejscu, którzy czują, że to zadanie do nich należy. Und diese geistliche Führung in einer Versammlung i to duchowe przewodnictwo w zgromadzeniu hat keine amtliche Autorität, nie posiada urzędowego autorytetu, to znaczy z urzędu, aber sie haben eine sittliche, moralische Autorität. Ale ci właśnie, którzy do tego się poczuwają, posiadają moralny autorytet und w tym miejscu. Gut für eine Versammlung, jest dobrze dla danego zgromadzenia, wenn sie geführt wird von verantwortungsvollen Brüdern. Jeżeli ono jest prowadzone przez odpowiedzialnych w tym znaczeniu braci. Denn sie wehren dem Bösen. Dlatego, że oni sprzeciwiają się złemu, bronią. Und sie bewahren das Gute. I zachowują to, co dobre. Solche Führer wollen wir. Takich przewodników my chcemy mieć. Und dann wird dieser Hausherr. A więc dalej ten gospodarz. Den beiden Jüngern Petrus und Johannes. Tym dwóm uczniom, Piotrowi i Janowi. Jetzt kommen wir zu vier Punkten. Mamy te osoby i dochodzimy do czterech punktów. Er zeigt ihnen ein großes Gemach. Mianowicie, najpierw ten gospodarz pokazuje im obszerną, przestronną salę. Also erstens ist es groß. Po pierwsze, jest duża. Zweitens ist es oben. Po drugie, jest
na górze położona. Und drittens ist es mit Polstern belegt. Po trzecie, jest ma tam ja, das glaube ich nicht, oder? Weiß ich nicht. Diesmal Vers 14, 15. 14, 15 wiersz. 15. Ein großes. 15, ja. Vorbereitet. Ist nicht groß. Doch. Und oben? Das, was da sie oben ist, ist auch, aber, ja. Aber die Polster sehe ich nicht. Und fertig? Ja, ja. Das ist da. Tu chodzi, ja. Also, es ist normal, es ist groß. A więc najpierw jest duża ta sala. Es ist oben. Jest u góry położona. Es ist in der Übersetzung, die ich habe, mit Polstern belegt oder hier bereitet. Może być przygotowana. Tutaj w tym tłumaczeniu, które ja posiadam, tam były jakiegoś rodzaju miękkie poduszki, coś takiego. Und es ist fertig. Jest gotowa. Über die vier Punkte denken wir jetzt noch nach. O tych czterech punktach chcielibyśmy teraz porozmawiać, nad nimi porozmyślać. Es ist groß. Pierwsze, jest to pomieszczenie duże. Das bedeutet, dass jeder Gläubige dort seinen Platz hat. To znaczy duże, aby każdy prawdziwy wierzący tam miał swoje miejsce. Wir haben heute Morgen in diesem Brot, tutaj dzisiaj rano w tym jednym chlebie den einen weltweiten Leib gesehen. Widzieliśmy jedno ciało na całym świecie. Es ist in den letzten Jahren oft gesagt worden, w ostatnich latach często słyszało się takiego rodzaju wypowiedź, wir versammeln uns auf dem Boden der Absonderung, że zgromadzamy się na gruncie odłączenia. Ist das richtig? Czy to jest poprawne? Du musst jetzt nicht laut antworten. Nie musicie głośno odpowiadać. Das ist falsch. Ale powiem, to jest niepoprawne. Das ist falsch. Niepoprawne. Wir versammeln uns nicht auf dem Boden der Absonderung. Bo nie zgromadzamy się na gruncie odłączenia. Wir versammeln uns auf dem größtmöglich denkbaren christlichen Boden. My zgromadzamy się na najobszerniejszym, jaki sobie można w ogóle wyobrazić, chrześcijańskim gruncie. Das heißt auf dem Boden der Wahrheit von dem einen Leib. Mianowicie na gruncie prawdy o jednym ciele. Und das hat diese Wahrheit. Ta prawda hat unsere Vorväter im 19. Jahrhundert aus den kirchlichen kleineren Kreisen herausgeführt. Ta prawda naszych ojców przed nami z 19. stulecia jeszcze wyprowadziła z tych ciasnych kręgów kościelnych. Bruder Darby in England aus der englischen Hochkirche. Brata Darby na przykład w Anglii z kościoła anglikańskiego. Bruder Karl Brockhaus in Deutschland aus der protestantischen Kirche. Brata Karla Brockhausa w Niemczech z kościoła protestanckiego. Sie haben erkannt, wir sind hinter einer kleineren Umzäunung. Oni zauważyli, my jesteśmy jakby skryci za pewnym ogrodzeniem stworzonym przez kogoś. Und dadurch schließen wir alle anderen aus, die nicht zu diesem Kreis gehören. I w ten sposób, my niebiblijny sposób wyłączamy wszystkich innych, którzy się w tym ogrodzeniu nie znaleźli. Das ist nicht der Ausdruck des einen Leibes. To nie jest wyrazem tego jednego ciała. Und dann haben sie diesen Boden des einen Leibes betreten. I wtedy oni zapragnęli, aby wkroczyć na ten grunt tego jednego ciała. Daraus lernen wir. Uczymy się z tego, wir können nicht gleichzeitig, że nie możemy jednocześnie einer menschlichen, fleischlichen Gruppierung angehören. Nie możemy jednocześnie należeć do ludzkiego, ustanowionego z cielesnej woli człowieka ugrupowania, und der Wahrheit des einen Leibes Ausdruck geben. A z drugiej strony jednocześnie dawać wyraz jedności ciała Pana tutaj na ziemi. Die eine Mitgliedschaft, jedna przynależność, schließt die Gliedschaft der Teilnahme an dem einen Leib aus. Uniemożliwia jednoczesne bycie członkiem tego drugiego. Ist das nicht ein wunderbarer Platz? Czyż to nie jest wspaniałe miejsce? Wen haben wir heute Morgen in diesem einen Brot gesehen? Kogo widzieliśmy dzisiaj rano w obrazie tego jednego chleba? Nur die wenigen, die hier zusammenkommen? Tylko tych niewiele dusz, które tutaj się zgromadzają? Das wäre ein sektierischer Gedanke. Gdyby tak było, to byłaby to zaiste sekciarska myśl. Nein, wir müssen alle erlöst auf der ganzen Erde in diesem Brot sehen. Nie,
My musimy widzieć w tym jednym chlebie wszystkich prawdziwych wykupionych na całej ziemi. Po drugie, ta sala, ona była położona u góry. To znaczy, Pan Jezus podnosi nas w tych zgromadzeniach ponad te ziemskie okoliczności. Teraz mógłbym Ciebie zapytać, miła siostro. Nigdy tego nie przeżyłaś? Myślę, że tak. Może przez okoliczności towarzyszące Ci w rodzinie, w małżeństwie, byłaś kiedyś straszliwie przygnieciona. Całkiem rozłożona, można powiedzieć. Ale przyszłaś na zgromadzenie i Pan przez jakiegoś brata, który nic nie wiedział na temat Twojej nędzy, mówił do Twojego serca. I dał Ci głęboką pociechę. Zostałaś podniesiona z tego niskiego położenia ku górze, ku Panu. Przyszłaś do domu. Okoliczności w ogóle się w międzyczasie nie zmieniły. Było zawsze tak, było tak jak zawsze. Ale Ty miałaś siłę. Z Panem. Aby iść z Panem na powierzchni wód. To jest to, co znaczy u góry. Następnie trzeci punkt. Wyłożona tymi miękkimi wykładzinami czy poduszkami. Mówi nam to obrazowo o pokoju i o spokoju. Tam można wygodnie usiąść. Tam się mieszka. Tam czuje się każdy jak w domu. Tam można się czuć dobrze w obecności Pana. Tak ma to być. Tak miałoby być w miejscowym zgromadzeniu. Tam nie ma takiego walczenia przeciwko sobie. To nie jest miejsce na to. To jest miejsce pokoju i harmonii. Tam można się miłować wzajemnie. Tam nie jest się nastawionym przeciwko sobie. Tam idzie się wspólnie, razem. I po czwarte, sala ta jest gotowa, przygotowana. Co nam ma do powiedzenia to zdanie? Mam nam to do powiedzenia, że prawda o zgromadzaniu się wierzących jest starą prawdą, gotową. Kilka lat temu, czy jakiś czas temu pośród nas mówiono coś takiego. My musimy prawdę o naszym sposobie zgromadzania się przemyśleć na nowo. Nie, nie musimy niczego na nowo przemyślać. My to, czego potrzebujemy, to tylko tę prawdę, która została nam przekazana przez apostoła Pawła dotyczącą naszych zasad zgromadzania się, utrzymać, mocno ją się utrzymać, je się uchwycić. To jest stara prawda. Ona już ma 2000 lat niemal. Judas sagt, dass diese Wahrheit einmal den Heiligen überliefert wurde. Juda mówi, że prawda ta raz jeden została świętym przekazana. Und da ist nichts Neues hinzugekommen. I nic nowego, zupełnie nic nie doszło do tego. Es gibt keine neuen Offenbarungen über das Zusammenkommen. Nie ma żadnych nowych objawień dotyczących sposobu zgromadzania się wierzących. Noch einmal, nur festhalten. Jeszcze raz, utrzymać. Im letzten Brief, den Paulus schrieb an den Timotheus, im zweiten Timotheusbrief,
W ostatnim liście, jaki apostoł Paweł napisał, napisał go do Tymoteusza. Da sagt er, bewahre das schöne anvertraute Gut. On mówi do niego, zachowaj to piękne, powierzone tobie dobro. Halte fest das Bild gesunder Worte. Utrzymaj ten obraz zdrowych słów. Ihr lieben jungen Freunde, haltet bitte Mili, młodzi przyjaciele, utrzymajcie to. Damit uns dieses Zusammenkommen auch in den kommenden Generationen nicht verloren geht. Aby ten sposób zgromadzania nie przepadł w następnej generacji. Gebrüder, die haben Angst. Są bracia, którzy się boją, dass es irgendwann aufgegeben werden kann. Że mogłoby to być porzucone. Darf ich noch 5 Minuten? Jeszcze mogę 5 minut mówić? Jetzt möchte ich die 4 Punkte. Teraz chciałbym te 4 punkty in den Himmel verlegen. Chciałbym je wziąć i przenieść do nieba. Das ist der Höhepunkt des Abschnittes. To jest najważniejszy punkt tego fragmentu słowa. Gibt es im Himmel auch einen großen Saal? W niebie też jest wielka sala. O ja. Tak. Wenn der Heiland heute kommt, i gdy Zbawiciel by dzisiaj przyszedł, dann nimmt er alle Erlösten der Gnadenzeit, to weźmie wszystkich zbawionych czasu łaski, mit sich in den großen Saal, weźmie wraz ze sobą do tej wielkiej, przestronnej sali. Und da fehlt niemand. Tam nie będzie nikogo brakować. Nicht einer fehlt. Ani jednego. Du riefst sie alle. Wszystkich ich powołasz. Sie singen laut mit Jubelschalle. Mówi jedna pieśń, będziemy śpiewać radosną pieśnią. Dem Lamme Ehe, das uns versöhnt. Temu bawarankowi, który nas pojedna. Ich freue mich auf diesen Augenblick. Strasznie się cieszę, myśląc o tym momencie. Da wird es nie mehr Trennung unter Gläubigen geben. Tam nie będzie nigdy już żadnego bolesnego podziału między wierzącymi. Sind wir alle auf ewig in dieser Einheit. Wtedy na zawsze i na zawsze będziemy już tylko i wyłącznie w tej jedności zgromadzeni. To jest ta perła, o której wczoraj słyszeliśmy. Wtedy ta jedność wszystkich wykupionych będzie podziwiana na wieczność. Ale czy my chcemy czekać aż do tego momentu? Wollen wir sie nicht schon jetzt darstellen? Czy nie chcemy raczej uczynić to, by teraz już tę prawdę reprezentować? Mam nadzieję, że każdy z nas odpowiedziałby na to pytanie. Tak, chcemy dziś. A dopiero po drugie, tam w wieczności. Dem Zugriff des Feindes auf ewig entzogen. Tam u góry będziemy już całkowicie na zawsze zabezpieczeni przed wszelkim dostępem wroga. Tam już nie będzie niczego, co by kogokolwiek mogło ku złemu zwieść. A to cudowne zażywanie rozkoszy w społeczności z Panem nie będzie już nigdy przez Niego zakłócone. Nigdy już nie będziesz się smucić. Nic już więcej cię nie obciąży. Czy to nie budzi w nas pragnienia, by tam być? Po trzecie, tam też jest spokój. Ta sala jest bardzo wygodnie urządzona. Śpiewamy o tym w wielu pieśniach. Tak. Tam przy tym tronie pokój na wieki nas oczekuje. Spokój na wieki, tak, cudownego spokoju będziemy tam zażywać. Tam będziemy przebywać już w wiecznym pokoju w obecności Pana. Es bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes aufbewahrt, sagt der Herr. List do Hebrajczyków mówi, pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. I wkrótce wkroczymy w ten
to odpocznienie. Und auch dieser Saal ist fertig. Także i ta sala jest całkowicie już urządzona, gotowa. Das Haus des Vaters ist bereitet für dich und für mich. Dom Ojca został przygotowany, aby przyjąć tam ciebie i mnie. Jesus hat in Johannes 14 gesagt, Pan Jezus powiedział w Jana 14, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Idę, aby przygotować wam miejsce. Ist er immer noch da am arbeiten? Myślicie, że cały czas tam jest po to, aby pracować nad przygotowaniem tego miejsca? Entschuldigt mal diese Ausdrucksweise. Wybaczcie mi ten sposób wyrażania się bezpośredni. Muss da im Haus des Vaters noch irgendwie was gemacht werden, die Decke oder Boden oder Wand? Czy tam w domu ojca trzeba jeszcze coś zrobić, żeby poprawić sufit, może podłogi, coś wyszykować? Nie, nie, nie. Diese Stätte ist schon 2000 Jahre fertig. To miejsce od 2000 lat jest już całkowicie gotowe. In dem Augenblick, a w tej chwili, wo der Jesus als verherrlichter Mensch dort eingegangen ist, który Pan Jezus jako uwielbiony człowiek wszedł w to miejsce, in diesem Augenblick war das Haus des Vaters bereitet für Menschen. W tym właśnie momencie ten dom Ojca stał się całkowicie gotowym, aby przyjąć ludzi. Schon 2000 Jahre ist ein Mensch im Himmel. Od 2000 lat przebywa tam jeden człowiek. Und weil ein Mensch im Himmel ist, i ponieważ człowiek tam jest, werden wir als Menschen auch dort sein können. To i my jako ludzie zostaniemy tam wprowadzeni. Also auch diese Stätte ist fertig. A więc to miejsce jest gotowe. Und was lernen wir jetzt aus diesem Vergleich? Czego się uczymy z tego porównania teraz? Das heutige zusammenkommen, że dzisiejsze zgromadzanie się zu seinem Namen hin, do jego imienia ist ein Stück vom Himmel. Jest kawałeczkiem nieba na ziemi. Natürlich noch eine Frage zum Schluss. Na koniec chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Wenn das so ist, jeżeli tak jest, das ist so, a tak jest, warum, dlaczego? Uns oft so schwer? Dlaczego? My sami sobie tak tę sprawę komplikujemy i utrudniamy.